Dobarek, dzień dobarek! Witam wszystkich bardzo serdecznie i odzywam się do Was, słuchajcie, z kuchni właśnie zaglądam sobie w swój magiczny kajecik kołobrzeski. Patrzę sobie co i jak mam na przyszły tydzień. A póki co, słuchajcie, tak pomyślałam, że nagram Wam vloga, ponieważ jestem dzisiaj... mam wolne, jestem dzisiaj w domku. To... patrzcie, właśnie jeszcze Wam zaraz pokażę. Mam właśnie kolejny pasek. Nagram Wam vloga takiego dniowego, po prostu Wam coś popokazuję, coś do Was pogadam, a później jeszcze też nagram Wam jakiś może makijaż, coś może sobie przetestujemy. Więc tak, ja za chwilę muszę w ogóle wyjść, ale to może też Was zabiorę, zobaczymy. Teraz jesteśmy w kuchni, to na pewno widzicie małe przeróbki, na pewno pamiętacie, jak ta kuchnia wyglądała przed, a jak teraz. Światło tutaj mam dzienne, także może być raz jaśniej, raz ciemniej. Lodówka, która też zmieniła wygląd. Jest już teraz taką marmurkową lodówką, bardzo, bardzo mi się podoba. Daj znać, jak Wam się podoba. Tutaj weszły kosze, tu była taka totalna dziura. Ja Wam mówiłam, że tutaj chyba jest miejsce na jakąś tam zmywarkę, ale że ja jestem zmywarką, to nie potrzebuję, ale właśnie takie coś wynalazłam w storage u góry i to pięknie mi tutaj się wkomponowało i weszło. I wcale nie muszę tego zakrywać, bo wcale mi to nie przeszkadza. Tutaj są dorobione znowu te okleiny. Są też dorobione rączki, uchwyty są takie, nie wiem czy widać, ale uchwyty są takie, jak się to mówi? Takie cyrkoniowe, o ja to tak mówię, bo one są takie szklane, kryształowe, takie wiecie, takie błyszczące, takie fajne. No, także są porobione. Tutaj, dlaczego to widać, te takie kreski? Bo, zobaczcie, szafki otwierają się tak, a mają one takie przejście, czyli to znaczy, że nie jest to taka szuflada i szafka, tylko po prostu było to tak oddzielnie, ale otwiera się razem, więc nakleiłam na całość. Mogłabym tu przekroić, ale to by też tak wyglądało, wiecie, tak trochę ciulowo, bo byłoby przekrojone, a i tak się otwiera tylko i wyłącznie jednym takim pociągnięciem, a nie że szuflada i góra. No tutaj jest normalnie, na jedno, tu też na jedno. Zbrakło mi jeszcze tylko tutaj naklejki, o, na te trzy szafeczki, to właśnie muszę dokupić. Także naklejka do dokupienia, tu jak widzicie, o, jeszcze mi skrawek jeszcze marmurkowej mi został. Teraz Wam już nie pokażę, bo chyba już nie widać. Nie, jeszcze widać. Zobaczcie za oknem na tarasie, jak jest biało. Widzicie te białe? Oszronione normalnie cały balkon. Także tak wygląda przeróbka w kuchni. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mi bardzo, aczkolwiek jedna szafka mi tutaj nie wyszła, jest taka pokrzywiona, widzicie, są takie te. Ale na początek mi to nie przeszkadza, może być. Także to chyba to są tutaj tylko wszystkie te takie zmiany, czyli oklejone szafki i zrobiona lodówka. Teraz zabiorę Was, słuchajcie, co tu jeszcze było zrobione? Tu nic nie było zrobione, tutaj tylko są już moje ozdoby i już jest klimatyczniej i jest po mojemu. Lustro będzie ozdobione, do lustra też mam patent, także muszę to zrobić. No i tak jak mówię, tutaj w moim pokoju do nagrywania zabrakło dosłownie, patrzcie, o. Takiego kawałka zbrakło, właśnie go mam i za chwilę go będę dosztukowywać. Tu oczywiście pierdolnik, wszystko się dzieje na tym biurku. Tu poukładałam póki co, jak widzicie, w tych wnękowych, tej takiej szafopółkach, poukładałam sobie kosmetyki. Na razie poukładałam w sensie, że posortowałam. Słuchajcie, posortowałam sobie co, z czym, do czego i tak dalej. Czekajcie, gdzie jest mój statyw? Czy ktoś widział statyw, słuchajcie? Kto widział Agnieszki statyw? Ja jak zwykle nie wiem, gdzie co jest. Kurde, felek, kartofelek, czekajcie, bo mi ręka wyszła z tego. Dobra, idziemy po statyw. Ała, zaraz postawię statyw i spróbuję tak do Was pogadać, tylko znajdźmy go. Znajdźmy go! Radio tutaj gra, także spoko. Dobra, mam jeden, ale gdzie jeszcze jeden jest? Jeden mam, dobrze, że to jest nowy, słuchajcie. Ale miałam gdzieś otwarty przecież. I starsi górale nie wiedzą, słuchajcie. Czy ty, statywie, gdzie ty jesteś? Dobra, mam rąsie. A gdzie mam statyw? Widziałam go, słuchajcie. Właśnie mamy teraz akcję raka piersi. Także właśnie będę też wychodzić. Chciałabym cokolwiek zakupić oczywiście z tej kampanii, z tej akcji. No słuchajcie, patrzę, szukam. I naprawdę nie wiem. I naprawdę nie wiem. Tutaj nie było jeszcze zmian. Będzie tutaj raczej jakaś tapeta albo będzie pomalowane. Jeszcze nie wiem,
Ale to dopiero, czekajcie, poduszka leży. Ale to dopiero, słuchajcie, jak coś tam zakupię, no ale tak jak mówię, ja robię wszystko powolutku, bo wszystko kosztuje. Kurde, gdzie ty jesteś w statywie? I co? O, jeszcze ołówek mi poleciał, czekajcie. O, a wczoraj go szukałam. Szukałam ołówka wczoraj. No i widzicie, i nie wiem nawet, jak mam do was tutaj pogadowywać. Dobra, będę musiała chyba otworzyć ten nowy. I najwyżej pewnie się znajdzie. Pewnie się sam znajdzie statyw. No nie wiem. Nie widzę nigdzie. Nigdzie nie widzę, także chyba otworzę ten. Czekajcie, jak zgaszę światło, to chyba może nie będzie tak... No, nie będzie tak żółto. I zaraz otworzę, poczekajcie, tylko otworzę z opakowania ten statyw i się do was odezwę. No i dobra, znalazłam sobie statyw. Znaczy nie znalazłam mojego, tylko wzięłam nowy. Ja nie wiem, słuchajcie. Patrzcie. W drugiej szufladzie. Dobra, już sobie przypomniałam, że go wsadziłam do drugiej szuflady. Tak właśnie, a propos, to później wam pokażę, bo tutaj właśnie w szufladach kupiłam sobie te pojemniczki zwykłe, proste w Humbergansie, takie na sztućce, białe, zwykłe i właśnie tutaj włożyłam do tej drugiej szuflady, bo w pierwszej jest po prostu wszystko, takie jakieś przejściówki, ładowarki, zapałki, słuchajcie, jakieś karty, baterie, baterie, a propos baterie, muszę właśnie tu kupić baterie, także wszystko się tu dzieje, tu już widzę, że jakieś te od jakichś paletek, nie wsadzone jeszcze. Tu muszę dzisiaj posprzątać, więc będę ogarniać. Tutaj jeszcze monety, ale monety zbieramy tam w kuchni, więc później je tam zaniosę. Paragony, tu przygotowałam sobie rzeczy do hola z Hiszpanii, bo takowy też będzie. Pazurki, które wróciły ze mną z Hiszpanii. I co? Tutaj też rzecz z Hiszpanii. Mój krem na noc, mój krem pod oczy, kolejny tusz, tu jest też rzecz z Hiszpanii, także nagram wam haul z Hiszpanii, może właśnie dzisiaj, aczkolwiek trochę tego będzie i muszę to wszystko pozbierać, bo część już się jakby używa. No i co? Tam właśnie jeszcze dokleję, wyniosę te krzesło, wyniosę odkurzacz, więc tutaj tego nie będzie. Tutaj natomiast spała Oliwia, także ja pozwólcie, że to teraz ogarnę. Widzicie, nawet nie zdążyłam ogarnąć, dzieci tylko poszły do szkoły. Wyszykowałam i jestem, także jeszcze tu muszę ubrać pościel, położyła się, słuchajcie, dzisiaj pod kocem. W ogóle moje dziecko, ja nie wiem o co chodzi, ale ona nie sypia pod kołdrami. Słuchajcie, możecie dać jej 10 kołder, a ona po prostu wynajdzie gdzieś sobie koc i będzie spała pod kocem. Nie wiem, nie kumam tego dziecka, ale skoro tak lubi, lubi marznąć w nocy, no to niech marznie, ale w sumie ona śpi w takich, wiecie, sproty w spodniach, także jest ok. Tapeta prezentuje się właśnie tak, jak teraz widzicie. Wydaje mi się, że nie jest aż tak zapstrokata. Jest dość daleko, więc przy filmikach, tak myślę, tych, które będę nagrywać z bliska dla was, czyli jakiś tam test, czy jakiś makijaż, to myślę, że to raczej nie powinno tutaj kolidować. Czekajcie, zaścielę ładnie. Oczywiście koc wzięłam pierwszy lepszy, nie dopasowywałam tutaj nic kolorystycznie. Pod tą na przykład tapetę czy coś, powinnam jakiś zupełnie inny, ale to spokojnie, nie będę kupować specjalnie kosa, słuchajcie, pod tapetę. Tym bardziej, że tutaj w tym pokoju ja nie śpię, tylko będę nagrywała, a Oliwia chciała spać, bo póki co boi się w swoim pokoju. Także śmieszek. No i co? Nowy pojemnik mam, słuchajcie, taki nowy pojemnik na pędzelki, no to jedyne, co też tutaj się jakby pojawiło, to jest ten pojemnik na pędzelki. Postawiłam sobie stojaczek na telefon, który dostałam od mojej Moni. Tutaj są jeszcze kartki od was, ale też nie wszystkie, bo jeszcze gdzieś jeszcze jedną znalazłam od Gosi. Gdzieś ją wygrzebałam, położyłam na wierzchu, żeby właśnie gdzieś ją tutaj dostosować, a jak nie tutaj, to jest tutaj taka tablica z pineskami, więc sobie tu chyba właśnie zrobię od was kartki. No i co? I właśnie tutaj muszę pomyśleć, słuchajcie, że to jest vlog, to wam pokażę. Tu właśnie chcę wymyśleć cokolwiek na tych półeczkach i rozmyślałam, żeby zrobić sobie, słuchajcie, nie takie pojemniczki jak ten fioletowy, nie takie, bo w sumie dużo by mi to wyszło, bo to naprawdę droga sprawa, a musiałabym mieć na każdej półce identycznie. To wymyśliłam, że zrobię sobie takie pojedyncze, zwykłe, plastikowe, ała, bym spadła, plastikowe, słuchajcie, pojemniczki. Widziałam takie w Humbergansie, więc przejdę się właśnie za chwilę zobaczyć. I będę chciała poustawiać sobie białe, szare, czarne, białe, szare, czarne, jakoś tak. Widziałam też jedno ładne, ono było większe co prawda i one by to były, pasowało mi na przykład na paletki
I jakieś takie, nie wiem, paletki, może bronzery, właśnie takie bym wszystko wrzuciła, bo to jest taki pojemnik, taki, jak mam to wytłumaczyć, z taką włóczką naokoło, ale ze świecącą też nitką. Ja się wystraszyłam. To jakieś butelki zrzucają, wyrzucają chyba śmieciarze czy coś, nie wiem, ale się wystraszyłam, że coś leci. No, także to był taki, jak się to mówi, on miał takie dwa uchwyty i to jest taki pojemnik, wiecie, taki o, taki niewiklinowy. Dobra, jak go dostanę, jak go kupię, to Wam pokażę, o co mi chodziło. Ja już go ostatnio widziałam, ale ja bym chyba chciała dwa, a był tylko jeden, więc zobaczę, czy dowieźli, jak nie, no to trudno, będę szukać jeszcze jakiegoś rozwiązania. Na pewno coś tutaj dopasuje, no jakieś, mówię, jakieś pojemniczki myślałam, bo dużo jest takich malutkich, niskich rzeczy, więc one fajnie by mi weszły właśnie takie, w takie pojemniczki, łatwiej by mi się to wszystko czyściło. Nie chcę w nic zamykanego, bo musiałabym, tak jak mówię, mieć wszystkie tutaj takie same, a to będzie trochę ciężko, żeby gdzieś tak dobrać taką ilość. Tu jeszcze ogarniam, także to nie zwracajcie w ogóle uwagi, jak gdzieś Wam tutaj coś przybuśnie. Tu jeszcze stoi lampa, jeszcze będę chciała oklejać sobie szafę, ona nie będzie taka brązowa, są dwie i są dwie różne, już Wam pokażę. Tam stoją dwie szafy i są dwie różne, także też będą oklejane. Tapeta jest naprawdę przepiękna, ja wiem, że pisałyście, że pstrokata, ale no ale wybaczcie, no nie wszystko, to jest takie fakt, że studio, ale to jednak ja tu przebywam i ja chcę się tutaj czuć dobrze, a nie tylko i wyłącznie robić tło tylko i wyłącznie pod Was, dla Was. Wiadomo, że się też tym, na tym skupiałam, ale przede wszystkim ja się chciałam czuć dobrze, a ta tapeta po prostu jakby odzwierciedla moje wnętrze w 200%, także jest taka bardzo instagramowa. U Oliwki się zmieniło, ale to albo Wam pokażę, a co nie. Przejdziemy się, poczekajcie. Tutaj zdjęłam tylko ten klosz, o, i tutaj też powędruje jakiś nowy, większy. Ale myślałam o tej kuli takiej papierowej, ale to zobaczymy. Tu jeszcze muszę dzisiaj poodkurzać. U Gracjana nic jeszcze nie działo. Przestawiłam tylko mu tam mebelki. On miał tutaj cały sprzęcior, a tam pociągnęliśmy kable. I zaścielone łóżko, bo dopiero co wyszedł, także tak. Tutaj nic, graciarnia. No i u Oliwii, słuchajcie, u Oliwii jest tak, że jest ta tapeta. Taka tapeta i tu też nam zabrakło rolki, więc tutaj jeszcze dokleimy jedną rolkę. Tutaj na dole chciała sobie tak zrobić, więc tak sobie zrobiła. O, zaraz Wam pokażę, kto tu jest. No, jeszcze na telewizor stojaczek będziemy kupować. Drzwi są pomalowane na biało, tutaj te drzwi. Ten ślad, tu niebieskie, takie dwie kreski, to Oliwia zdjęła sobie lusterka. Miała tutaj dwa lustra, ale ona się boi luster. Nie wiem, o co chodzi. A zobaczcie, kogo tu mamy. Dzień dobry! Dzień dobry! Kto tu jest? Kto tu siedzi na biurku? I jest piękną ozdobą biurka. Kto jest ozdobą piękną biurka? Co? Tak, i mnie miziej. I mnie miziej, proszę panią, tak? Lalo? Czemu tu siedzisz? No powiedz coś. Lalo? Lala nic nie mówi, Lala po prostu sobie siedzi. Znalazła sobie swoje miejsce, tak? Lalo? Powiedz dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, ale mi tu dobrze. No, powiem Wam, że koty to się tutaj ganiają, nie? Biegają po prostu jak szalone. Oli jeszcze przymalowywała sobie, no pokażę, o, ten stojaczek, on był drewniany, żółty, ale jeszcze zauważyłam wczoraj, że jeszcze tutaj te ramki, tutaj te z tyłu, takie te, no wiecie, o co chodzi, tą górę jeszcze zapomniała. No i tutaj ma swoje koleżanki na obrazku. Koleżanki, best friends z Anglii. No, no i co? Tu też jej będę zmieniać, nie będzie tego czarnego dywanika, tylko tu jej zrobię jakiś ładny, jasny. Także wszystko jeszcze będzie przed nami. Muszę poumywać okno, ale pokażę Wam widok Oliwii z okna. Tylko nie patrzcie na brudne okno, patrzcie. O, taki ma fajny, tam na góry. Ładnie tu wygląda. Piękniejsze dzisiaj słońce, także naprawdę super. Dobra, także taką tapetę wybrała sobie Oliwka i kładłyśmy w nocy. Przytargałam też jej tutaj taką komodę. No, ta komoda była w storage, ja zamieniałam, tutaj była taka obskurna, więc ją wyniosłam. Muszę później wejść z odkurzaczem, w ogóle muszę odkurzacz kupić, bo te dwa, które tutaj były, to powiem Wam, że tragedia jakaś. Nie dość, że masywne, mega ciężkie,
Ale tu echo idzie. Mega ciężkie, to jeszcze bardzo, ale to bardzo słabo wciągają, także dupnę te odkurzacze. Teraz wam pokażę. Jeden jest właśnie taki. Mówię tutaj, nie patrzcie na syf jeszcze, bo jeszcze jest do układania wszystko. Ten taki, a drugi nie wiem, gdzie go położyłam. Chyba tam stał, w tym. W studiu. Szczotka moja, bo zamiatałam dzisiaj. No, także tutaj też mam zamysł zrobić tapetę. O, tutaj na tej ścianie. Ale się zastanawiam, bo jeżeli bym zrobiła na tej jednej, to raczej musiałabym zrobić całą tutaj, jakby wiecie, całą przestrzeń, ale nie wiem, czy sama sobie dam radę. Fakt, że dzisiaj pożyczam jeszcze drabinę, ale chodzi o to, ale mam fajne te. Tu jeszcze moja walizka z wczoraj, słuchajcie, ze sprzątania. No, jeszcze wróciłam ze sprzątania, normalnie tak późno, że nie pytajcie, ale to już wam nagrałam coś tam mi na Instagrama. Miałam już dosyć, wczoraj miałam dosyć, sprzątaliśmy taką hawirę, że po prostu nóg nie czuję. Ale co chciałam powiedzieć? Aha, że tu upatrzyłam tapetę. Fajną, taką białą cegiełkę, ale taką delikatną cegiełkę. Ona nie wygląda jak takie, wiecie, jak taka cegła, taka zimna, tylko taka fajna jest. No nie wiem wam tego opisać, ale naprawdę ładna. No, wróciłam do mojego, o właśnie ten odkurzacz. Jest strasznie ciężki, a strasznie kijowo wciąga. Także w odkurzacz będę musiała się zaopatrzeć. Dzisiaj jeszcze pójdę do Krzysia zobaczyć, czy tam wszystko jest ok. Wyjdę z psami, podleję kwiatki, których nie ma. I co? Jeżeli chodzi o moją pielęgnację, to dzisiaj jeszcze nie mam nic. Mam umytą buzię, więc sobie zróbmy coś. Tak patrzę tylko co. Dobra, położymy sobie może to. I może to. O! Położymy sobie trzy rzeczy. Dobra, niech będzie. Będzie Retinol Anti Wrinkle Facial Serum. Takie, nie wiem skąd ono było, nie pamiętam. Ręce mam pociachane, słuchajcie. Tutaj spuchnięty palec. Pociachałam się dziś wczoraj, jak okna takie wycieraliśmy, słuchajcie, myliśmy. I te okna, mówię myliśmy, bo jeszcze znajomego brałam do roboty, dlatego że sama bym się nie wyrobiła, bo to było sprzątanie na 8 godzin, które zaczęło się dopiero o 13, bo do 13 miałam kolejne sprzątanie tutaj na miejscu. A tamto było 13 mil stąd, więc brałam znajomego do pomocy i poprzycinałam się, powiem wam, że tam takie były ciulowe okienka w całej chacie. Hawira, taka willa jak normalnie u tych, jak oni się nazywali. Kurde, mam na końcu języka. Carringtonowie, wiecie o co chodzi. Normalnie, o, taki pałac, takim dużym ogrodem, obok za tym ogrodem w ogóle jakieś konie, nie wiem, masakra. Taka pipidufa straszna, taka, że tam psy nawet dupami nie szczekały, a ta hawira to po prostu no przepiękna. Dobra, czekajcie, lusterko, ostatnio mi tutaj wszystko zleciało, bo tutaj Lala sobie siedziała na moim parapecie i wypatrywała sobie, słuchajcie, ptaki, które tutaj pod dachem czy na dachu, ja nie wiem, sobie biegają, dobrze, że mi nic nie spadło. No i chciała chyba złapać, skoczyć, ja nie wiem, i wszystko poleciało, ja siedziałam chyba w kuchni, nie pamiętam. Ale tylko usłyszałam taki hałas, mówię, ja pierdziule, kot mi chyba wyskoczył przez okno, nie? Bo akurat wietrzyłam wtedy z tamtej strony, ale że siedziałam w kuchni, to ja nie wiedziałam, gdzie jest ten hałas. I powiem wam, lecę, mówię, Boże, kot się pewnie czegoś złapał i razem z tym poleciał, nie? Jak wietrzyłam. No ale nie, okazało się, że lustro poleciało, lampka, lusterko z biurka, także wszystko poleciało, dobrze się nie stukło. Jeszcze by mi brakowało 7 lat nieszczęścia. No, to jest właśnie dokładnie ten kremik, o którym wam mówiłam, że zakupiłam go w TK Maxie. Ja wtedy zapomniałam, jak wam o nim mówiłam, na pewno pamiętacie, to zapomniałam nazwy i chyba wam powiedziałam, że Lirak, czy jakoś coś na lewo mówiłam. Także to jest taki fajny, ja go kupiłam w takim zestawie. O, dokładnie taki zestaw i to jest krem pod oczy i krem na dzień. Ja wam też wspomniałam, że on mi ciut przypomina, słuchajcie, on mi przypomina... jak się nazywał ten krem? Jean, zinc, coś tam. On był też z witaminami, on był energetyzujący. Jean, zinc, coś takiego. Taki popularny. Ja pamiętam, jak zaczęłam nagrywanie, słuchajcie, dosłownie początki nagrywania, czyli właśnie jakoś wrzesień, październik. Ja go zakupiłam za namową jeszcze Boogie Silver. Ona go wtedy uwielbiała i ja wtedy go kupiłam za właśnie jej namową. Czyli pamiętam to jak dziś. No, takie chwile się pamięta. Fajny jest taki, słuchajcie, jakbyście się nasmarowały jakąś maską z pomarańczy.
Tak to odczuwacie, on tak pachnie mandarynkowo, pomarańczowo, także rano pod oczy ten krem i ten kremik na dzień. Ostatnio też stosowałam, znowu wróciłam do Jandy, także różnie u mnie to jest, w zależności co przechwycę i na co mam ochotę. Tak jak mówię, pójdę i zmontuję jeszcze też tego, może właśnie vloga, a przy okazji to, co jeszcze to gram. Na ustach, co ja mam na ustach? Aha, Kiko moje ukochane. Tu mam właśnie rzeczy, zbieram Wam, żeby Wam pokazać, co zakupiłam w Hiszpanii, ale to jeszcze muszę dozbierać, bo tu nie jest wszystko. Gdzie jest to opakowanie? Czekaj, znaczy nie opakowanie, tylko gdzie jest ten tusz. O, nowości mam właśnie, dwa tusze mam nowe, znaczy w sumie dwa, które kupiłam na lotnisku, ale to Wam później powiem. Dupy nie urwały i dobrze, że kupiłam je tylko w takich miniaturkowych wersjach, bo pewnie by mnie jeszcze bardziej wszystko bolało, jakbym je kupiła w dużym wymiarze, w pełnym wymiarze. Tutaj dwa tanie tusze. Trzeci, który był w gazecie, w tamtej, to było chyba Glamour albo Elle, już nie pamiętam. No, także trochę, trochę będzie tych rzeczy. I co? Ja się przyodziewam, w sensie założę sobie dosłownie tylko dół, bo jestem w piżamie, także zakładam sobie jakieś dresy. Najlepiej i będę leciała, tak, mam jeszcze też do wysłania Wam te dwie paletki, ale ja myślę, że no dopiero zrobię to bliżej weekendu. Coś nowego miałam z paletek, nawet wiecie co, nawet nie pamiętam, ja ostatnio miałam tak po prostu wszystko ponapinane jak baranie jaja, naprawdę. Tak Wam spięta w czasie, że po prostu masakra, ze sprzątania na sprzątanie, potem obiad, potem jakieś, wiecie, dzieciaki, znaczy nie jakieś, tylko moje, że dzieciaki, potem na przykład szłam do Krzysia na przykład na internet, sprawdzać maile, odpisać i tak dalej. No masakra, powiem Wam, że wracałam wieczorami i po prostu padałam na pysk. Dzisiaj jest super, ale czuję za to, jakbym była po siłowni, naprawdę. Wczoraj się naszorowałam, kurde, podłogę na mokro, na kolanach, no. Taką ja nie wiem, ale kurde, z 20 metrów to ona miała. Także masakra. Mam też nowe perfumki z Hiszpanii, ale to już Wam pokazywałam na pewno na vlogu. W sumie mogę Wam je tu pokazać, ale i tak Wam pokażę je później w zbiorowych zakupach, bo mam ochotę chyba nawet się nimi psiknąć. Są przepiękne i butelkę sobie zostawię. Nawet nie wiem, czy do nich nie wrócę, w zależności jak one tu będą kosztowały. Przepiękny zapach, oczywiście od Casherel, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, jak nie, to mnie poprawcie. Taka piękna pomadeczka, także w formie pomadki i to jest Yes I Am, tak jestem. Także cudowne, cudowne, polecam Wam ten zapach, bardzo ładny. Mniej więcej porównać go można do innych Casharela, natomiast jest taką nutką nocną. Czyli wiecie, jak macie te wieczorowe perfumy, jakaś orchidea, jakieś coś takiego. A ja jeszcze z Casharela, tu nie wiem, czy mam wystawione wszystkie perfumki, ale chyba tak, jeszcze mam Amor Amor, te co dostałam od Łukasza, jeszcze tu stoją. I chyba z Casharela już tutaj nic nie mam. Miałam jeszcze te takie białe Anois, Anois czy Anais, ja już nie pamiętam. No, także o, tak się prezentuje moja półeczka. Czyli o co Aga Cosetti Candy ma na półce. Tak, tak jakby to było ważne, ale pokażę Wam, no, żebyście widziały, co używam. Proszę bardzo, tutaj na drugiej półeczce pokazuję Wam teraz, bo porozkładałam sobie wszystko, a będę to układać w pojemniczki. Mój zbawiciel, który stosuję rano po umyciu twarzy. Czasami też właśnie na takie jakieś serum, ale dzisiaj po prostu stosowałam sobie tylko chwilę właśnie po umyciu buzi. Moje paletki wszystkie są tu, tu i tam. Co? No i tak jak widzicie, tu jakieś próbeczki perfum, tutaj bronzery, tutaj rozświetlacz, tam też rozświetlacze jeszcze w tym, tutaj w tle, czyli z tyłu. Tu jeszcze kolejna półeczka, tutaj są takie pielęgnacyjne, z tyłu są pazury, Bielenda, Body Perfect, coś tam do ciała, podkłady, o proszę bardzo, brudna gąbeczka, Oliwia wczoraj sobie krosty przysmarowywała moim podkładem, tak, dopiero dowiedziałam się po fakcie. Tu znowu pojemnik, a w nim oczywiście też się dzieje, czyli poukładałam sobie jakieś tam, które mniej używam. Na dole tutaj paletki odłożone do wysłania, tutaj jest debilator, czekajcie, muszę przytagować, debilator mój do nóg, tu też jakieś pomadki, no i tutaj cały pierdolnik, jeszcze rzeczy na rozdanie i tak dalej, także dzieje się, o proszę, dzień dobry, Ciebie też przywitamy, co nie, dzień dobry, powiedz coś, dzień dobry.
Nie chcesz gadać? Nie, ona chce ziewać. Co wy? Ja maluchu? Co moje maluchy? Pani, głaskaj mnie, tak? Głaskaj mnie, jestem śpiącym kotem. Pokaż oczy. Pokaż, muszę ją powkurzać trochę, czekajcie. No, ja mam ten. No, nie będzie ci smakować, bo mam rękę w kremie. Hehehe. Ale nie, że brudna, tylko, że nie lubisz takiego zapachu i będziecie drażnić zaraz. No, chcę ją porozdrażniać, żeby się wam pokazała. Daisy. Pokaż oczy, piękne oczy. Piękne oczy pokaż ty, kocie mój. No, widzicie? No, się będzie bawić. No, będzie mnie kopać tak fajnie nogami. Tak? Maluchu ty, maluchu ty. O. Tak? Taki piękny byłem kot. No, także jakby ktoś pytał, gdzie są koty, to są z nami. Z nami koło nas. Są i się bawią i wydorniają. Muszę im dzisiaj kupić nagrodę, jakąś witaminkę albo coś, także jak pójdę, to im coś kupię. No, i moja tapeta już teraz w zbliżeniu. Cudowna. Cudowna, piękna, instagramowa. No i co? I ja spadam, bo zaraz się okaże, że będzie, kurde, vlogs. Jeszcze nie dojdę do sklepu, a już będzie koniec vloga. Koniec części pierwszej, czekajcie, włos. No, także zakładam sobie spodnie dresowe. O, patrzcie. Zobaczcie. Siebie widzisz w lusterku? Co tam widzisz? Złaś szybko. Złaś. Złaś. Szybko złaś. Ona się to czai, bo tutaj coś słyszała, bo widziała, tak? Ptaki widziałaś? Złaś. No, poszła. Dobra, idę, ubieram spodnie. I lecę. I lecę, jak coś dokupię, jakiś pojemniczek, to wam pokażę. A jak nie, to pokażę wam już z domu, bo tak jak mówię, nie wiem, czy będę wyjmować kamerkę. No, no i tu mój kocik, a tu już widzieliście. I tu jeszcze będę zmieniać. O właśnie, jeszcze wam nie powiedziałam. Tutaj jeszcze oklejam, tylko że zrobiłam resztką, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądało. I taki mur marmurkowy będzie ten kominek. Także to jest też rzecz, którą wymyśliłam. O, widzicie, teraz mam miejsce do stawiania was na miejsca. Radio gra, także. Także już wyłączam. O! Radio nam gra, także ja się przyodziewam. Tu jeszcze mam przygotowaną paczkę, muszę wysłać przesyłkę do Polski. I co? I rzeczy na wyprzedaż. Jeszcze mam rzeczy na wyprzedaż, ale na karuselę już nie będę jechała. Fakt, że podrzucałam trochę jeszcze do tych, co miałam. Więc po prostu poczekam i w wolnej chwili albo ktoś wdepnie i sobie poprzegląda, bo to tak w sumie najszybciej mi to jakoś schodzi. A jak nie, to może gdzieś kiedyś, któregoś razu powystawiam sobie zdjęcia na Facebooka. A tymczasem się z wami będę żegnać, ubieram spodnie i lecę, bo nie chcę, żeby mi to zajęło pół dnia. No, także słyszymy się niebawem. Buziaki.